Przyjeżdżaj pan, bo wyrzucę na śmieci. Witam serdecznie. Dzisiaj dwa projektory Toshiba TDP kreska TW90A lub T90A. Są praktycznie dwa identyczne projektorki, a odcinek jest z cyklu Przyjeżdżaj pan, bo wyrzucę na śmieci. Także sprawdzamy, co im dolega. Tu mam kant ubity. Mniej więcej zobaczmy, co się da z tego dzisiaj. Nie wiem, czy to czy zrobić, czy naprawić, czy rozebrać na części, nie? Działa. Weźmy sobie na początek tego jednego. Włączmy sobie do zasilania. Tutaj mam kawałek białej takiej tykturki, czy tam papieru, jak kto woli. Podstawkę. Zobaczmy, czy to w ogóle lampa. Ok. Zobaczmy, czy to w ogóle wystartuje i co mu dolega. Nie zaglądać tak, jak ja to robię. Świeci, lampa świeci. Czyżby wystartował? No zaraz się wszystko okaże. Patrzcie, mamy obraz. Mamy obraz, tu jest za wysoko. Słuchajcie, będzie żył. Ostrość też jest ok. Szerokość też jest ok. Zaraz zobaczymy, czy po wszystkich kantach to ładnie łapie. Łapie. Tu jest zgięty papier, także tutaj to nie jest załamanie. Czy to widać, czy nie? Może jeszcze inaczej. Dobra, zaraz zobaczymy. Niech sobie trochę pochodzi. O! Zobaczcie, zgasiłem światełko. Dobra, zmniejszmy sobie ten obraz, po co większy. Ty, no obraz jest. Tutaj jest żyleta. Dopóki zimny. No to teraz tak. Menu. Język czarny, biały, niebieski, dobra. On, start screen, yes. No dobra, wychodzimy z tego, zobaczmy, co dalej jest w tym menu. Ustawienia, default settings. Słuchajcie, na razie chodzi, ale... Żeby był w pełni sprawny, to się jeszcze okaże, słuchajcie. To się okaże, ponieważ on, z tego co mi mówił, ten, który oddawał, do 5 minut pracuje, a po 5 minutach przestaje żyć. Czyli robi się anomalia. Nie wiem, czy puszczać jakiś sygnał na niego, ale w sumie to niepotrzebne, wystarczy mnie. Jeśli coś jest nie halo, to wystarczy nam same menu. No dobra. Same wyświetlanie menu na obrazie, nie? Zaraz jeszcze jedna rzecz. Dobra, tu mamy OK. Jeszcze spróbujmy sobie ustawić czas wyłączenia, jeśli nie ma wejścia. Znaczy, czyli jeśli nie podajemy sygnał, to 831 godzin czas lampy wypracowany. To jeszcze pochodzi, słuchajcie. Tu mamy info i jest tak. Nie wiem, czy to widać. Nie będzie widać. Tak, nie zobaczycie z kamerki. Mamy tak. Wideo najpierw. Aha, nic tu nie widać. Jest za duży kontrast dla tych moich kamerek. Ale musicie uwierzyć, tak, wejście wideo, wideo mody, nie ma wybranego wejścia, czyli pusto, lampa 831 godzin, lamp reset, kąt, ile razy było resetowana,
Resetowana lampa 0. O właśnie, już zaczynają się dziać anomalia, czyli zmienimy sobie kolor. Widzicie? O! Już niebieskiego nie ma. Jest czerwony, czyli siadł jakiś tam jeden kolor na talerzyku takim, który się obraca z częstotliwością produkowania matrycy. Jakbyśmy to puścili w film w zwolnionym tempie, to byśmy widzieli, o właśnie, już zaczynają się znowu anomalie dziać. Już poszło w czerwony. Wersja 1600 na 1000, jakaś wersja jest, no dobra. Czyli już kolory zaczynają siadać. I zaraz zdechnie. No. On się troszeczkę podgrzeje i zdechnie z tego, co mówił. No ale to trochę potrwa, nie? Dobra, zaraz zobaczycie, jaki jest motyw. Ja tu sobie zrobię pauzę na chwilę. No dobra, teraz zaczął takim zielonym, zielonkawym kolorem. To nie jest żadna zielona poświata, nie mylić mnie z nikim. Zobaczcie, mruga, już jest białe. Tak jakby już te talerzyki wewnątrz przestały się obracać. No dobra, czyli jednym słowem coś nie chłodzi albo matrycy, albo wyłączmy go, bo on zaraz sobie sam zdechnie. Albo nie pracuje, nie, coś jest z chłodzeniem matrycy, ja go teraz sobie wystudzę. On się sam zaraz wyłączy. Albo coś jest z... Jest, tam jest taki talerz z kółkiem kolorowym, tak jakby. Który właśnie obracając się wskakuje w częstotliwość. Trafia, on z częstotliwością się obraca. Albo z silnikiem, który obraca ten talerz. Albo ze sterowaniem, który obraca ten talerz. To różnie to może być. Dobra, weźmy drugi. Tylko niech ten sobie się wychłodzi. Bierzemy zaraz drugi. Okej. Okay. Ten już się wyłączył. Odstawmy go sobie. Wiadomo tutaj już, że mamy usterkę związaną z przegrzewaniem się albo matrycy, albo przegrzewaniem się silniczka, który ustala po prostu tarczę z kolorami. Albo przegrzewanie się, no znaczy przegrzewanie się, albo zacieranie się tego silniczka. Weźmy sobie teraz ten drugi, TW90A. Zobaczmy, co tu się dzieje z nim. Włączymy. Na razie wszystko jest ok, na zielono, standby. Lampa na zielono, fan na zielono i wiatraki pracują. Niech sobie się rozgrzeje. Zobaczymy, czy on coś tutaj świeci, czy nie. No niestety. Nie świeci. Coś tam świeci, ale bardzo słabo. I zgasło. Tak jakby uszkodzenie lampy. Protekt wybija. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze raz odpali. Lampę samoczynnie odpalił. Dobra, próbuję odpalić. Wiatraki wzrastają, prędkość wzrasta, bo lampa zaczyna świecić i znowu zgasła. Dobra. Akurat możemy go sobie w ten sposób wyłączyć. Zróbmy tak. Przełóżmy tą lampę do tego projektora i sprawdźmy, czy ta lampa jest uszkodzona. Ta lampa jest sprawna. Ta lampa... No bo to świeciło, normalnie odpalało. Teraz tak, przekładamy sobie tą lampę. Tylko ja światełko zapalę. No i jest w ten sposób, że przekładamy lampę, żeby sprawdzić, czy ta lampa tak samo będzie się zachowywać na tym lamp driver. Na tym driverze lampy, czyli na przetwornicy, nie? Ok, tutaj będzie nam potrzebny krzyżak. Wyciągnijmy sprawną lampę. Złącze trzyma. O, tak wygląda sprawna lampa o
od projektora. Ona ma tutaj taki fajny krateczkę, ma przewiew, słuchajcie, przewiew przez do chłodzenia, żeby wychłodzić żarnik. Nie wiem, czy to będzie widać w środku, jak ten żarnik wygląda. Może od przodu będzie. O, właśnie. Widać, jak żarnik wygląda. Lampa jest sprawna. Czyli tak, jak mówiłem, przyjeżdżaj pan, bo wyrzucam na śmietnik. Taka lampa to jest koszt około 500 zł w tej chwili. Jeśli okaże się, że ta lampa jest uszkodzona, po prostu projektor jest bezwartościowy, bez użytku, no bo to się po prostu nie opłaca, no, wymienić lampy, bo cena projektora może być tańsza, nie? Dobra, wyciągnijmy tą lampę. Ona siedzi tutaj w gnieździe dosyć solidnie. Trzeba tutaj patrzę, że... przykręcone. Nawet było. Oglądnijmy sobie drugą tą lampę. Wygląda na niepobitą na pierwszy rzut oka, ale to nie świadczy, że ona jest sprawna, bo może robić obciążenie. Zobaczmy do środka. Ok, dobra, przekładamy ją do tego projektorka. Tutaj ona ma takie szyny, także nic się tutaj nie tego musi. Krzywo chyba wyszło, dobra, siedzi. Ok, kręćmy tutaj, żeby nam nie wypadła. No i zobaczymy, czy też tak samo będzie się zachowywać, że będzie startować i gaść, startować i gaść, tak jak robił to ten. Odwróćmy projektor, zasilanie. Zasilanie. No i sprawdzamy. Lampa ok, fan ok. Zobaczmy, czy odpali. Słuchajcie, lampa odpaliła. Tak samo się zachowuje jak i ta sprawna lampa. Teraz tak, wchodzimy szybko w menu, dopóki tu kolory nie zginą. 832 godziny, słuchajcie, godzinę więcej. Chociaż nie powinno. Przecież to powinno być w pamięci urządzenia. Czyli decyzją widzów, słuchajcie, czy bawić się w optykę i po prostu nie wiem, co tam jest zepsute dokładnie w tym projektorze, że te kolory po prostu giną, ale tak podejrzewam, że coś jest albo ze sterowaniem silnika, albo z samym silnikiem, który obraca talerz, kółko kolorowe, tak zwane, czy przekładać lamp driver, czyli ten moduł przetwornicy do tego, bo tutaj jest widoczna usterka przetwornicy. Ewentualnie można by było podjąć się, spróbować naprawić tą przetwornicę, która tutaj jest. Bo tu w tym jest uszkodzona przetwornica, ona nie startuje i wybija, nie startuje, wybija. Jak widać, lampa ta pracuje. Godzinę zużycie pokazuje więcej, ale to chyba tylko z tego powodu, że przed chwilą była odpalana tamta lampa, nie? Na tym. Po prostu reset nie zrobiony był reset na czas lampy, nie? Trzeba było wejść w serwis, w niego i zresetować lampę, ale to nie ma sensu resetować, bo ma 832 godziny. Żywotność takiej lampy 1600, 1800, czyli 50%, słuchajcie. Ja myślę, że to mniej więcej te same czasy były, bo te dwa projektory w tym samym czasie po prostu były używane zawsze. Także około tyle samo jest. No zobaczymy zaraz tutaj, czy na tej lampie zaczną ginąć kolory, nie?
A być może się okazać, że tylko kwestia jest czyszczenia, że termicznie coś tam nie wyrabia i przegrzewa matrycę. To też jeszcze może być tego przypadek, przypadłość. No tutaj, tu ona świeci, musicie uwierzyć, że na niebiesko. Nie wiem, czy się da tutaj jakoś zdjąć troszeczkę jasność. No nic to mi nie daje. Ustawianie tej kamery. Może gamo podjechać. Nie. Jest domyślnie. O, już na fioletowo. Już się zmieniło. Czyli jednym słowem, uszkodzenie jest kwestia tego talerzyka. Dobra, wyłączamy. Albo dobra, poczekamy aż sam zdechnie, to przynajmniej zakomunikuje nam błąd. I zobaczymy, ile razy będzie mrugała diutka standby. Już jest fioletowe, zaraz się zrobi białe. A może być tylko luz, słuchajcie, na tym silniku i przestawia się względem synchronizacji. Talerzyk. O, już w czerwień zaczęło wpadać. No cóż, tutaj trzeba by było zobaczyć się, dopatrzyć dokładnie tej optyki, przy okazji zrobić mu kompletne czyszczenie. A tu uratować przetwornicę od lampy. O, właśnie, już na zielono. Tak jakby przestawał się obracać ten talerz w środku z kolorami. Mruga i... Chyba, że macie jakieś inne pomysły, to słuchajcie, piszcie w komentarzach, jakie są inne pomysły, przyczyny takiego zachowania. Bo może wcale to nic nie jest związane z tym talerzem, ale wątpię. Myślę, że to będzie związane z tym talerzem, bo giną po prostu kolory, nie? TDP kreska T90A Toshiba. Ja tu mam serwis manual, tak sobie już sobie zacząłem przeglądać, słuchajcie, tego serwis manuala. I tutaj jest w serwis manualu, jest taki właśnie lamp driver. I on siedzi dokładnie, tak jak tu widać na tych fotkach. Trzeba praktycznie rozkręcić cały sprzęcior, żeby dojść. O, zaczyna mrugać. I tylko słychać było i zdechła lampa. I słuchajcie, i błąd jest tego typu. Fan. Błąd jest w wentylacji. Czyli, żem ugotował. Słuchajcie, ugotowałem albo matrycę, albo ten talerz. Nie da się nic już teraz zrobić. Wentylatory zewnętrzne, kto pracują. Lampa wyłączona awaryjnie. Temperatura jest na zielono, a fan, wentylator mruga. No dobra, ja pozdrawiam. Słuchajcie, piszcie mniej więcej, co może być takimi objawami. Wiem, że... Czekajcie moment, ja tu jest to kamerą walczę tak trochę. Macie pomysły, jakie są objawy, gdzie tego mniej więcej szukać? No ja w projektorach nie jestem za bardzo aż taki obcykany, że tak powiem, tak jak w Unitrze. Ale piszcie, słuchajcie, co może być tego przyczyną. No tutaj ewidentnie miga mi fan, czyli, ale to też równie dobrze przy wyłączeniu on mi miga, że musi schłodzić i dopiero za chwilę wyłączy wiatrak, nie? Tu się przyłączył na pomarańczowo, na standby. Teraz jak włączę, to się odpali na nowo. Wszystko będzie normalnie. Nawet chyba można. Nie można go włączyć teraz. Nie, bo normalnie się włączył. Fan, lampa. Ale było takie słychać, jak siadał, to takie... Tak jakby coś tam wyhamowało ostro. Trzeba rozebrać przede wszystkim, sprawdzić mechanizm tego talerzyka. Tak mi się wydaje, tego... talerzyka, który ma kolory, nie? Zobaczmy, świeci. No świeci, dobrze, no. Cały nie jest nigdzie przebarwiony, obraz jest wszystko pięknie. Menu nie włącza się. O! Wejście, input, nic nie wyświetla menu.
Słuchajcie. Wyłączymy lampę, niech sobie wychłodzi. No, ale teraz widzicie, jak nie ma błędu, a lampę chłodzi. Kurczę. A może któraś z włączka po prostu nie łączy, bo teraz na przykład w ogóle menu nie wyświetlało na obrazie. Dobra, ja sobie zaglądnę do niego w przyszłym odcinku, rozbieramy, patrzymy, jak to jest zrobione, a w tym odcinku piszcie mniej więcej, co to może być za przyczyna. No, w jednym, że nie startuje, startuje, gasi lampę, w drugim takie są anomalia z kolorami i zdycha i tylko słychać takie tak jakby mechaniczną wsterkę. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że napiszecie coś sensownego, co będę mógł po prostu sprawdzić w przyszłym odcinku. Może się uda coś odratować. Słuchajcie, dwie lampy są sprawne, dwie lampy pracują, także już jestem na plus. Z tego powodu tylko, że pojechałem 70 km w jedną stronę po te sprzęty. Ile tam było? 842 godziny, tak? Czy 32 godziny? Coś tam było, już nie pamiętam. Wypalania. Pozdrawiam. Liczę na komentarze pod filmem.